Witajcie, nowy odcinek Janusza, ale zanim przejdziemy do odcinka, opowiem Wam, jak oszczędzać jak Janusze. Czyli rejestrujemy się na Letyshops. Letyshops jest to strona, dzięki której dostajemy zwrot prowizji za zakupy w internecie w postaci pieniążków. Tak, dostajecie pieniążki na własne konto. Rejestracja jest bardzo prosta, jest to kilka kliknięć, można rejestrować się nawet przez Facebook, a Letyshops ma wygodną wtyczkę, która przypomina, na jakiej stronie ile procent cashbacku. Więc nie pozostaje Wam nic innego, jak pobierać i korzystać. Wszystkie linki do Letyshops w opisie. Miłego oglądania. No bo bez skórek tańsze są banany. No co pan? Znaczy ja skórek nie jem, tak? Ja wszystko tak obieram. Wie pani, pistacje, nie pistacje. No, pani ja co do grosza daję, bo... Ja wiem. Miłego dnia, do widzenia. Co u was jest najtańsze do zamówienia? A sos pani po ile kosztuje? To ja poproszę sos za złotówkę i bo z kuponów mam hamburgera. A śmietankowy, bo czosnkowego nie ma. To śmietankowy może być. I to wszystko. Na miejscu. O, i za złotówkę hamburger. O. Dziękuję. Ty, tam jest awantura, że nie można tak wziąć hamburgera. O. Będę tak częściej przychodził, za złotówkę tyle można kupić. Ogólnie nie może pan, nie może tak. To jest dodatków nie można kupować. Jest tutaj napisane na samym dole drobnym drukiem. Tak. Sosa. Nie, nie. Sosów nie możemy. Jak nie mogą, jak mi dali. Banany obrane? Tak, zaraz. Waży już pani bez skórki, tak? Tak, na miejscu obieram. Czyli pani obiera, waży... Nie, ja chciałem kupić banany, ale bez skórek, bo żeby lżejsze były. To da radę, czy nie? Bo... Koleżanka obierze. No to poproszę z dwa obrane. Bo się nie dogadamy. Nie. A bym z waszą obieraczką przyszedł i ziemniaki obrane kupił. Czy bym sobie poobierał i żebyś... To zważymy osobno ziemniaki, osobno obierać. A nie, to tak to nie. Pani, gdzie? A, no panie, no będę przecież pił to, tak? Może ci doleję. Słucham? Może ci doleję. Nie, ja tylko seven łapa. No panie, no nie po to 8 zł płaciłem, żeby sobie jeden kubek nalać. To są patenty, życie na patencie, panie. Ja teraz też bym dzieciaka nie robił, jakbym wiedział, że 500+ nie dostanę. Ciężka robota, oni myślą, że to jest takie hopa-siupa przelewanie. Stare, skończ już. Ale nie wtrącę się, zapłaciłem, no to... Nie dotykaj mnie, dlaczego mnie dotykasz? Nie dotykaj mnie. Znaczy polega ta promocja, że jest dolewka nieograniczona? W jakiejś ograniczonej ilości? No niby nie. No właśnie. W Arkadii kupowałem zawsze tak i nikt nie robił problemów. Ja panu powiem tak, skończmy na tym, bo dolewka dla mnie, to jak pan to wypije teraz przy mnie. Ale nie, wie pan, ja biorę to do domu, dla żony, dla dzieci. To już pan nie weźmie, to już proszę zabrać sobie pewnie. A jak nie, to dla mnie dolewka to jest tyle, ile pan jest w stanie wypić. A pan nie jest w stanie tego. Ale nie ma w regulaminie ile można, pana, tak? Chce pan ten opór dyskutować jeszcze? Nie chcę dyskutować, panie, ale w innych marketach inaczej jest, w tych galeriach, tylko u was jakieś dziwne te. Bo ja mam takie adidaski, tylko mi się już psują, wie pani? I czy coś wy macie może? No tutaj wszystko. I po ile? Na wyprzedaży, a tam jest nowa kolekcja. No to te tańsze po ile? To na przykład te mamy za 230. Ile? 230. Ło pani, nie, no to za dużo. Coś do 50 zł, żeby było. Nie, to nie będziemy mieć. Ło, to na rynek muszę iść. To jedna sztuka 99 groszy kosztuje? Tak. Ło panie, co tak drogo? Taka jakość. No ale w Biedronce to cały mendel mam za 5 zł. Przemysłowe jajka w Biedronce. Tu ma pan za złoty 90 jajko wykarmione owsem i słonecznikiem. Ile? Złoty 90. O panie, tyle pieniędzy to nie mam. A w Biedronce to będzie taniej, wie pan. To pani dziękuję. Pani, po ile te śliwki? 4,90 kg. No tam mam chłopa, co po 4 zł sprzedaje. A ja mam 4,90. 3,50 mogę dać. Nie ma takiej opcji. My tu cały dzień stoimy. A jedno na spróbowanie można? Nie. Tak pochodzi po straganie, po jednej bym wziął i za darmo bym miał kilogram. Bo mnie syn tu przysłał jakaś dolewka, że się leje ile się chce. Tak, 6,95. No to bierę to. A, już mam swoje. 5 groszy mógłbym trafić, bo nie mam. Mam. No bo 5 groszy to bym nie popuścił, jakby mi pan nie wydał. Nie no. No to nie małe pieniądze już są. O. Dziękuję. Proszę bardzo. Lipton zielony. No nie, bo nie działa to. Nie działa? No nie wiem. O. Wielka dolewka. Gdzie ja indziej kupię 5 litrów Pepsi i 5 litrów Liptona za 7 zł. Coś się zepsuło. Płaciłem 7 zł i to nie działa? Panie, dlaczego to nie działa? Wyłączyli pewnie mi. Włączają i wyłączają to. Panie, no działa to nie działa, bo jeszcze jedną butlę mam do naładowania. Panie, działa to czy nie działa? Wyłączają chyba, wie pani? Tak, myślę. A wielka dolewka to wielka dolewka, tak? No. Zapłaciłem. Ja nie odejdę stąd, dopóki tych dwóch butli nie naładuję. Powiedziałem synowi i żonie, że będzie Pepsi i Lipton. To będzie. A jak? 7 zł nie po to płaciłem. Ja mam czas. Pani, leci to czy to nie leci? Pan chyba sobie ze mnie żartuje. No co, wielka dolewka, tak? No ale to chyba pan kubeczek idzie sobie siądzie i pije, a nie... Nie, z kubeczka przelewam sobie tutaj. No ale tak nie można. Jak nie można? Do kubeczka leję. No dobrze, ale wlewa pan butelkę nie można wlewać. Ale to co pani, ja do tego leję, to co dalej? No to niech sobie pan wlewa w kubeczek i pije. No to ale w kubeczko, widzi pani? O, 7 zł. Proszę sobie wlać do kubeczka. No i wlewam przecież do kubeczka. O, jak jest wielka dolewka, to jest wielka dolewka. No, no i znów nie leci pani. No pani, co z tym urządzeniem? A co pan dolewa? Liptona? Liptona, no. Ten jest jeszcze. Sprawdziłem Liptona zielonego i jest jeszcze. No panie, o, pstrykowi nic nie leci. Proszę pana, proszę nie robić tutaj takich rzeczy. No jak, no wielką dolewkę wziąłem. Wielką dolewkę, ale to nie oznacza, że trzeba teraz stać, wstrzymywać tutaj. No ale to wy zamykata, ja zawsze tak. Ze względów bezpieczeństwa proszę pozabierać te butelki. Ale złotych tarasach zawsze tak nalewam. Pan jedzie do złotych tarasów z tym. No wie pani co? Ja skargę na was napiszę. Robicie wielką dolewkę, a ściemę robicie, a nie wielką dolewkę. No, śmiechu warte. Nie jest napisane ile. No, bo jest wielka dolewka, oszukują. Ile pani bierze za strzyżenie? 25 zł. A z moją maszynką za 5 zł by dało radę? Proszę pana, dzisiaj na pewno jest. A jutro bym przyszedł za 5 zł wtedy? Nie, proszę pana. Dlaczego? Łe, no to pani, mnie tam taka Halinka ma zakład fryzjerski na blokach, na Pradze, to mnie strzyże tylko, wie pani, ona teraz w domu siedzi, bo kwarantannę ma. Te ceny to wasze 25 zł to śmiechu warte. Pani, które ciastka najlepsze? A które pan lubisz? Bo wszystkie są przepyszne. No takie z dżemik, żeby był, o jakiś orzech. No tu, o, te, a na górze mają dżem. Które z dżemem? No te tu. Ile? A spróbować można? No to małeczek panu dam. To najpierw chciałem spróbować, wie pani? W ciemno brać, no nie wiadomo co to będzie, nie? Za suche, nie. A te waflowe można spróbować? No nie, ja tak nie mogę. Tak jak wspomniałem na początku, ściągajcie i korzystajcie z Letyshops. Sam korzystam i naprawdę jestem zadowolony. Poza tym subskrybujcie kanał i pamiętajcie, odcinki co niedzielę. Wbijajcie również na Instagram. Trzymajcie się, cześć. Oni pytają mnie, kiedy ja znowu to nagram. To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna. Jedyne co mi zostało teraz to prawda. I przejebałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać.